Witajcie dziewczyny, dziś mam dla Was odcinek z serii Q&A, zatem odpowiadam na pytania, które zadajecie mi w komentarzach, jak i również w wiadomościach prywatnych. Przygotowałam dla Was odpowiedzi na 6 pytań, część z nich dotyczą stricte stylizacji, a część będzie związanych nieco ze mną, moją osobą, po to abyście poznały mnie bliżej i też na czym polega mój zawód. Zapraszam! No to zaczynamy od pierwszego pytania. Uwaga, napisała Ewa Drzyzga. Nie wiedziałam, że ogląda mój kanał, no ale miło. Z jakich materiałów kupować żakiety? Mam z tym problem, proszę o podpowiedź. Bardzo dobre pytanie. Ja jeszcze w sumie nie miałam na tym kanale takiego odcinka, w którym podzieliłam się bardzo szczegółową wiedzą na temat materiałów. Z pewnością Wam taki przygotuję, ale zanim odpowiem na to pytanie, chcę, żebyście znały mniej więcej, jaki jest podział tych materiałów, bo o to bardzo często pytacie zarówno Wy, jak i moje klientki. I tak, mamy materiały naturalne, sztuczne i syntetyczne. Te naturalne, no to wiadomo, na przykład bawełna, len, jedwab, angora, kaszmir, wszystkie są pochodzenia naturalnego. Sztuczne, czyli na przykład wiskoza, te nowoczesne, takie liocel, modal i syntetyczne, czyli poliester, poliamid, akryl, elastan. I tak, generalnie bardzo często spotykam się z osobami, które, szczególnie w internecie, z osobami, które są bardzo takie restrykcyjne, jeśli chodzi o to, jakie wybierają materiały, czyli tylko i wyłącznie naturalne materiały wybierają. Powiem tak, z mojego doświadczenia i z mojej pracy z klientami wynika, że różnie jest z tymi materiałami, że to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, że tylko i wyłącznie naturalne materiały zawsze będą najlepsze. Owszem, one mają więcej tych lepszych właściwości i ja raczej po nie sięgam, ale jakby nie odrzucam zupełnie materiałów poliestrowych czy też syntetycznych. To już myślę, że jest kwestia bardziej takich indywidualnych preferencji, odczuć, bo też spotkałam się na przykład z takimi sytuacjami, że przeglądam szafy moich klientek, one mi pokazują, to jest moja ulubiona sukienka, chodzę w niej cały czas, albo na przykład to jest moja ulubiona marynarka, ja w tym się świetnie czuję, bardzo często w tym chodzę, ja sprawdzam skład, dam poliester. No więc wiecie, niektóre osoby nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że chodzą w tych syntetycznych ubraniach i jakoś nie mają z tym żadnego problemu. Jednak materiały naturalne mają, no niektóre z nich mają naprawdę świetne właściwości. Ale to, co jest najważniejsze i to, o czym się często nie mówi, ale to, że chcę, żebyście były świadome, że to, że na przykład kupicie sobie bluzkę z jedwabiu czy sweter z kaszmiru, to nie jest powiedziane, że on będzie miał zawsze takie same właściwości. Dlatego, że kaszmir kaszmirowy nierówny, wełna wełnie nierówna, bawełna bawełnie nierówna, tak jak i poliester poliestrowi nierówny. W związku z czym też trzeba się nauczyć oceniać jakość tego materiału samemu. Jedno jest takie utrudnienie, mianowicie takie, że czasami się tego nie da zrobić, tylko trzeba najpierw wyprać kilka razy ten materiał i wtedy się dowiemy, czy jakość rzeczywiście jest dobra, czy to jest wysoka jakość. Natomiast no, da się w miarę tego, im się tym więcej interesujemy, po prostu ocenić, jak to się mówi, na oko. Czyli dotknąć materiał, sprawdzić, jak jest mięsista bawełna, jeśli rozciągniemy na przykład bawełnę, to czy ona wraca, czy na przykład nie rozciąga się, nie zostaje, no czasem tak na niektórych bardzo słabych jakościowo koszulkach się dzieje, że rozciągniemy i on w ogóle ledwo wraca do swoich pierwotnych kształtów, więc takie rzeczy oczywiście nie kupujcie, bo to są wyrzucone pieniądze w błoto, chyba że potrzebujecie kolejną szmatę do sprzątania. Ale generalnie z biegiem czasu, jak się tym będziecie interesowały, to z pewnością po prostu nauczycie się oceniać tę jakość na oko. I teraz odpowiadając, bo się oczywiście rozgadałam, ale odpowiadając na pytanie Ewy. Jaki najlepszy jest materiał na marynarkę? Według mnie najlepsza jest wełna. Z wełny wykonane są też garnitury męskie i jak kupicie sobie taką marynarkę czy cały na przykład garnitur wykonany z wełny i na przykład z podszewki wiskozowej, to zobaczycie, że jednak ta wełna dużo ładniej się prezentuje. Oczywiście już pomijając fakt, że jakościowo jest lepsze, jeśli jest to dobra wełna, to może mieć takie właściwości, że jakby nie tylko dobrze się w tym czujemy, ale widać ten taki delikatny, naturalny połysk, taka po prostu ta tkanina na oko prezentuje się dużo lepiej. Oczywiście nie jest tak łatwo znaleźć wełniane marynarki, ale Wam kilka podlinkuję na dole w opisie, tak żebyście mogły sobie zajrzeć do nich i ostrzegam, że to nie są tanie też marynarki. Natomiast ja osobiście bardzo polecam takie wełniane marynarki. Ja mam trzy chyba w szafie
i rzeczywiście bardzo dobrze mi się sprawdzają. Oczywiście też, tak jak to w przypadku męskich garniturów, czasami te one mogą być wykonane nie z czystej wełny, ale mogą mieć jakieś domieszki jedwabiu, czy mogą być też bawełniane, taka specjalnie inaczej tkana bawełna. No to też oczywiście takie marynarki z naturalnych materiałów z jakąś domieszką jedwabiu, czy bawełny, czy same bawełniane mogą być fajne i też mogą być dobre. Ja najbardziej lubię właśnie te wełniane. A jeśli Wy macie jakieś doświadczenia, to zostawcie oczywiście w komentarzach. I jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, że czego chyba w końcu nie powiedziałam. Sama nazwa na metce nie daje Wam gwarancji tego, jak będzie zachowała się dana tkanina czy dzianina. Bo tak jak mówię, no są lepsze, gorsze jakościowo bawełny, wełny i kaszmiry i tak dalej, więc to zależy od innych kwestii, jak jest utkany materiał, gdzie była uprawiana bawełna i wiele, wiele innych czynników. A co na przykład z marynarkami wykonanymi na przykład z syntetycznych bądź sztucznych materiałów? Generalnie dziewczyny, tak jak Wam wspomniałam te historie o moich klientkach, które czasem chodzą w syntetycznych ubraniach i nie mają z tym żadnego problemu, świetnie się w tym czują, musicie to same ocenić. Też mam marynarki, które są wykonane z poliestru i na przykład niektóre są już ze mną któryś rok. Cały czas dobrze wyglądają, cały czas w nich chodzę i jest okej. Wiadomo, że lepiej się czuję w tych wełnianych, ale jakby no nie jest to, wiecie, tragedia, jeśli jest ona wykonana z tych syntetycznych czy sztucznych. To już jest kwestia bardzo taka indywidualna, no i też kwestia finansowa, no bo wiadomo, że jeśli chcemy z wełny, no to musimy na to więcej wydać. Trochę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że wyjaśniłam trochę ten temat. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych materiałów, śmiało piszcie. Może nagram Wam taki właśnie kiedyś odcinek, gdzie więcej o tym opowiem. Drugie pytanie. Uwaga, to będzie trudna dla mnie odpowiedź, ale postanowiłam, że na nią odpowiem, żebyście trochę bliżej mnie poznały. Karolina pisze. Bardzo lubiłam oglądać Twoje filmy. Sprawiasz wrażenie miłej i sympatycznej osoby. Niestety to tylko wrażenie. Zmieniłam zdanie po tym, gdy miałam nieprzyjemność obsługiwać Cię w sklepie marki Premium, której nazwy postanawiam nie podawać. Jesteś bardzo niemiła, pogardliwa i bardzo się wywyższasz. Unsub. Podejrzewam, że ta dziewczyna, która to napisała, już nie zobaczy tego filmiku. Jednak, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja była i jej się zrobiło w jakiś sposób przykro, albo nie było nieprzyjemnie się mnie obsługiwało, to chciałam ją szczerze przeprosić, bo ostatnią rzeczą, jaką mam na celu, to żeby sprawić komuś przykrość albo nieprzyjemność. Jednak chciałam Wam trochę wyjaśnić, na czym polega specyfika mojej pracy i też jak ja pracuję. Ja generalnie na co dzień jestem dość wyluzowaną osobą i naprawdę jakoś bardzo nie przywiązuję uwagi do szczegółów, lubię siedzieć, mówiąc tak kolokwialnie, się szczilować i generalnie fajnie spędzać czas. Ale jak pracuję, to pracuję bardzo konkretnie i bardzo rzeczowo. Jestem takim typowym człowiekiem, typem zadaniowca, czyli ja sobie rozpisuję cele, zadania, które mam osiągnąć, mam zrealizować. I czasami miewam takich klientów, szczególnie tych stałych, którzy na przykład przychodzą do mnie co 2-3 miesiące i na przykład przychodzi do mnie taki pan, który jest bardzo takim dużym biznesmenem i mówi tak, mam 2 godziny, maksymalnie potrzebuję stylizację na najbliższe wystąpienie publiczne, potrzebuję 3 stylizacje letnie, bo wyjeżdżam na urlop za 2 tygodnie i 2 pary butów. Mamy na to 2 godziny, działamy. I taki klient też oczekuje ode mnie tego, że właśnie ja będę bardzo konkretna i szybka w swoim działaniu, bo jakby po to też wynajmuję moje usługi. W takich sytuacjach ja jestem właśnie bardzo taka konkretna i na przykład wchodzę do sklepów, w większości sklepów, gdzie kupuję, to sprzedawcy mnie już znają i kojarzą, ale czasami jeżdżę też do innych galerii niż zwykle, do innych sklepów wchodzę albo też zmieniają się sprzedawcy. Czasami jeśli mam mało czasu i mam takiego wymagającego klienta, to jestem bardzo, bardzo konkretna. W związku z czym mogę być w taki sposób odebrana, że tak działam bardzo, bardzo tak stanowczo. Wiecie, też na przykład ja rozumiem, że jak wchodzę czasami do sklepu, to sprzedawcy mają jakieś tam targety, mają coś, co chcą polecać i nieraz oni polecają mi, na przykład mój klient stoi w przymierzalni, a oni proszę niech przymierzy jeszcze tę koszulę, tamtą, te spodnie, to, a ja na przykład wiem, że mamy mało czasu, wiem, że mój klient oczekuje tego, że będę skuteczna, ja też wiem, czego chcę, bo jestem stylistką i znam się na tym. Więc mówię nieraz stanowczo, nie dziękujemy, wiemy czego chcemy, pan przymierzy to, bierzemy, wychodzimy ze sklepu. Czasami mam też klientów, którzy są, wiecie, na luzie i sobie z nimi piję kawkę i żartujemy i kupimy fajne ubrania i super jest i nie muszę być taka bardzo stanowcza, ale czasami tego po prostu ode mnie się wymaga. Także no ja działam, tak jak mówię, czasami bardzo tak konkretnie i zależy mi na tym, żeby zrealizować cele. I
tak szczerze to dziękuję tej dziewczynie za ten komentarz, bo ja sobie też uświadomiłam, że w sumie to coraz więcej ludzi mnie ogląda na YouTubie i owszem, podchodzą do mnie czasami ludzie i tam na przykład, wiecie, mówią, że mówicie, że oglądacie mój kanał, co jest mega miłe, ale też sobie uświadomiłam, że kurczę, no może ktoś mnie też czasem rozpoznawać i nie wiem, ogląda mnie na kanale, ja jestem tu się uśmiecham super miła, a na przykład wchodzę do sklepu i jestem taka bardzo, mówię, sfokusowana na cele i konkretna. Więc no zdaję sobie sprawę, że tak mogłam je odebrać. I też trochę mnie uświadomiła, że może powinnam też bardziej zwracać na to uwagę. A druga kwestia, to też chciałabym, żebyśmy czasem były bardziej wyrozumiałe wobec siebie, bo ja też jestem człowiekiem i miewam lepsze i gorsze dni. I na przykład tego o mnie nie wiecie, bo wiecie, nigdzie tego nie wrzucałam do żadnych social media, w ogóle za bardzo się tak prywatnie życiem nie dzielę, bo nie uważam, że to w jakikolwiek sposób komuś miałoby się przydać. Ale no, też miewam gorsze dni i na przykład jak moja córeczka miała 6 tygodni, to złapała bardzo niebezpiecznego wirusa i wylądowałam z nią w szpitalu na Prokocimiu, gdzie każda mama, która była w takiej sytuacji, doskonale zdaje sobie sprawę, jaki to jest ogromny stres i lęk o życie i zdrowie swojego dziecka w takim wieku. Więc no nie wiem, nawet po tygodniu jak wyszłam z takiego szpitala, gdzieś byłam na zakupach z klientem, czy sama byłam akurat gdzieś może w galerii i ktoś mnie w takiej sytuacji spotkał, po takim przeżyciu spotkał, no to też możecie się domyśleć, że no, no nie jest mi do śmiechu, do żartów, do jakiegoś tam super, nie skupiam się na tym, żeby do wszystkich być miła, tylko gdzieś tam w mojej głowie po prostu są ostatnie przeżycia i też... też jakoś to może być dla mnie taki trudniejszy okres. Mówię Wam o tym, bo wiem, że każdy z nas gdzieś tam ma na swojej linii życia lepsze, gorsze momenty i też, żebyśmy były wobec siebie bardziej wyrozumiałe, bo czasem tak jest. Ja wiem, że niektóre kobiety, znaczy nie mówię kobiety, tylko w ogóle tak się czasami myśli, że jak ktoś, nie wiem, w telewizji albo na YouTubie jest miły, a może tak naprawdę jest takim burakiem i w ogóle i na pewno to jest taka dwulicowa, tutaj się uśmiecha, a tam jest na pewno niemiła i w ogóle. Natomiast no chyba, chyba mówię, no każdy jest człowiekiem i też miewa gorsze i lepsze momenty, więc no mam nadzieję, że też jakby zrozumiecie to, że może nie zawsze jestem taka uśmiechnięta jak tutaj przed kamerą. Ale tak jak mówię, jeszcze raz dziękuję tej osobie za ten komentarz i przepraszam, jeśli w ten sposób się poczuła, bo na pewno nie miałam tego na celu. A my wracamy do pytań i odpowiedzi dotyczących stylizacji. Asia napisała: witaj Zosiu, masz bardzo fajny kanał, dziękuję. Zaczęłam patrzeć inaczej na moją garderobę, aczkolwiek nadal nie wiem, jaki mam typ sylwetki. Myślę, że wiele z nas ma problem z tym, że nie pasuje do stereotypowego podziału na sylwetki. Jako przykład moje wymiary i tutaj podaję wzrost, kilogramy, no i jaka to jest sylwetka. Pozdrawiam i życzę dużo inspiracji na nowe odcinki. Bardzo dziękuję. Droga Asiu, Twój komentarz zainspirował mnie do tego, aby odpowiedzieć na niego właśnie w Q&A, więc dziękuję Ci za niego. To pytanie, które zadałaś, a więc wątpliwość kobiet w związku z tym, jaki mają typ sylwetki, to jest bardzo częsty problem. Zdarza się tak, jak ubieram moje klientki, że nie jestem w stanie przypisać ich do konkretnego, tak właśnie jak to fajnie Asia nazwała, stereotypowego typu sylwetek, czyli że na przykład nie mam typowej gruszki, albo typowego trójkąta, albo typowego kwadratu, czy jak tam się to, jak zwał, tak zwał, tych typów sylwetek i teorii na ten temat mamy bardzo dużo. W takiej sytuacji bardzo ważne jest to, dziewczyny, abyście przede wszystkim przeanalizowały tylko obiektywnie, może z pomocą takich zaufanych osób wokół, swoje mocne i słabe strony sylwetki. Ja robię to za każdym razem, kiedy ubieram swoją klientkę, czy też klienta i analizuję mocne i słabe strony na takiej zasadzie, że na przykład nawet jak przychodzi do mnie gruszka, już kiedyś podawałam ten przykład, ale teraz go jeszcze bardziej rozwinę. Przychodzi do mnie sylwetka typu gruszka, ale pamiętajcie o tym, że sylwetka typu gruszka teoretycznie definiuje się jako węższa góra i szerszy dół. Zgadzacie się? No bo to jest tak oficjalnie się mówi o tym. No tak, ale pamiętajcie o tym, że to może być na przykład sylwetka, która ma 36 rozmiar na górze, 38 na dole, czyli tak naprawdę bardzo niewielka dysproporcja, a może być kobieta, która ma 36 na górze, 40 na dole. Taką sylwetkę ubierałam. I ta dysproporcja jest dużo większa i wtedy inaczej będę ubierać tę pierwszą sylwetkę, a inaczej tę drugą. Tak samo pamiętajcie o tym, że dół sylwetki też może być różnie interpretowany, dlatego że może on dotyczyć na przykład bardzo szerokich bioder, ale bardzo ładnych i kształtnych, takie wiecie, których wcale nie trzeba kamuflować, można je podkreślić ciekawą spódnicą ołówkową, założyć jakąś dłużniejszą bluzkę, podkreślić talię i będzie to bardzo fajnie wyglądać, a może gruszka mieć tak naprawdę nieładny ten dół sylwetki, czyli takie szersze, na przykład szersze, cięższe uda, biodra mało krągłe, ale takie masywne i wtedy na przykład
przykład podkreślenie ołówkową spódnicą nie będzie dobrym pomysłem, bo nie będzie to podkreślać jej mocnych stron sylwetki. W związku z czym zachęcam Was do tego, że oprócz tego, że poznacie swoje typy sylwetki i będziecie wiedziały, jakim mniej więcej jesteście, pamiętajcie, aby indywidualnie analizować mocne strony swojej sylwetki i słabe. Jak ja ubieram kobiety, ważny jest dla mnie też stosunek na przykład górnej części sylwetki do dolnej, czyli czy tułów jest długi względem nóg, czy jest krótki względem nóg, czy to jest na przykład bardzo proporcjonalne. To ma ogromne znaczenie, jeżeli ubieramy kogoś, bo będą dłuższe bądź krótsze marynarki. I tutaj już też nie zawsze typ sylwetki ma znaczenie, a ta długość nóg na przykład będzie bardzo istotna w momencie, kiedy ubieram tę sylwetkę. Inną na przykład przykładem, i cały czas mówimy o przykładzie sylwetki typu gruszka, która jest najbardziej popularna. I mam nadzieję, że inne sylwetki się na mnie nie obrażą, że tylko o niej mówię, bo to dotyczy wszystkich typów sylwetek. Na przykład może być sylwetka gruszka, która ma bardzo ładnie zaznaczoną w talię i wtedy warto tę talię podkreślać. A może być sylwetka, która nie ma ładnie zaznaczonej talii, mimo że ma węższą górę, szerszy dół, mniejszy biust, szerszą pupę, ale ta talia nie jest tak ładnie zaznaczona i wtedy też będziemy inaczej tę sylwetkę ubierać. Jak już mnie trochę poznałyście, ja trochę nie lubię trzymać się jakichś schematów i zasad bardzo w stylizacji. Oczywiście pewne są i fajnie traktować to jako wskazówki, jako sugestie, które mogą nam pomóc, bo ja też od takich zasad zaczynałam jako stylistka, ale ważne jest to, żeby bardzo indywidualnie dostosowywać ubrania do swoich mocnych i słabych stron. I wracając do tego, że warto właśnie przeanalizować tę swoją sylwetkę, co Wam mega polecam, to może skorzystajcie z tego, że na przykład macie jakieś zaufane osoby wokół siebie i one Wam powiedzą na przykład: słuchaj, masz fajny tyłek, nie? Albo masz super talię. Ja Wam powiem na moim przykładzie sylwetki, że dużo osób mówi: o, ty masz taką super sylwetkę. Ja nie mam wcale super sylwetki, tylko ja się umiem dobrze ubrać do niej. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Ja mam typ sylwetki, taki tak zwany kwadrat. Ja mam tak, generalnie mały biust. Ostatnio byłam w ciąży, jestem po ciąży, więc trochę to lepiej wygląda, ale generalnie mam bardzo mały biust. Mam bardzo słabo zaznaczone wcięcie w talii, mam dość proste biodra, małe pośladki, ale bardzo dużym atutem mojej sylwetki są mega długie nogi. Przykładowo, jeżeli ja bym założyła białą bluzkę dopasowaną, obcisłą, na przykład na grubszych ramionczkach i do tego na przykład spódnicę midi, czy taką długą, maxi, która zatrzyma się w miejscu, gdzie jest moja talia, która nie jest szczupła, bo ja mam, uwaga, 73 chyba w tym momencie w talii, więc to naprawdę nie jest tak mało, nie ma się czym chwalić, jak na rozmiar S. I w związku z czym, jeżeli założę na przykład taką spódnicę długą i do tego bluzkę białą, która tak podkreśli, że mam mały biust, podkreśli to, że nie mam talii, a długa spódnica zakryje moje długie, szczupłe nogi, czyli mój największy atut, to w tym będę po prostu wyglądać źle. A co innego, jeżeli na przykład macie taką sylwetkę, że macie bardzo ładny biust, na przykład super zaznaczoną talię, wiele kobiet tego nie docenia, ja zawsze im mówię, że im zazdroszę tej talii, ale macie super zaznaczoną talię, ale na przykład macie niedoskonałości w dolnej części sylwetki, które chcecie zatuszować i dla Was na przykład taki ubiór już będzie świetny. Założycie białą bluzkę, która podkreśli ten biust, podkreślicie górną, tą gumką w spódnicy, podkreślicie, że macie szczupłą talię, a dolnej części sylwetki nie będzie widać w Waszej stylizacji. I starajcie się właśnie w ten sposób budować swoje zestawy, żeby zawsze podkreślać to, co jest mocną stroną sylwetki, a kamuflować to, co jest słabszą stroną. No i pewnie teraz pojawią się mnóstwo pytań, no tak, ale jak to zrobić? Dziewczyny, bardzo wiele z Was, ja oczywiście cały czas będę kontynuować nagrywanie moich odcinków, jeśli tylko zdrowie mi na to pozwoli, więc będziecie się dowiadywały krok po kroku tego. Natomiast pamiętajcie, że dużo z Was zrobi to intuicyjnie. Wiadomo, że biały kolor będzie podkreślał, ciemny kolor będzie tuszował. Wiadomo, że na przykład jak zakładacie spodnie, im wyższy stan, tym Wasze nogi będą wydawać się wyższe, więc można to wykorzystać. Jeśli założycie marynarkę i mają dłuższe poły, a więc są dłuższe, to one Wasze nogi trochę skrócą. To na przykład jest super wskazówka dla tych dziewczyn, które są wysokie, aby nosiły dłuższe marynarki, bo one je fajnie optycznie zrównoważą te proporcje i nieco skrócą. Choć jesteście wysokie, bo też często o to pytacie, że wysokie dziewczyny jak się powinny ubierać? Mogą na przykład zakładać takie botki, które odcinają się w okolicach kostki, takie cięższe, które właśnie też skrócą optycznie tę sylwetkę. Możecie dłuższe spódnice typu midi zakładać, które Wam skrócą. Znaczy, nawet jak pracuję z kobietami, to wiem, że wiele kobiet na wyczucie dużo widzi, bo my jesteśmy estetkami
I wierzę też, że wiele z Was tak naprawdę, jak się do tego przyłoży, to doskonale będzie potrafiła odróżnić, w czym wyglądacie dobrze, a w czym nieco gorzej. Więc wierzę w to, że wiele kobiet widzi, tylko czasem może one nie wierzą w to, że dobrze widzą. Ale są takie oczywiście, które potrzebują stylistki i wtedy się zgłaszają do mnie. Uwaga, kolejne pytanie dotyczące mojej osoby. Margola Lee pisze: lubię Twój kanał, proszę o jedno, wyłącz tę sztuczną gestykulację. Słuchajcie, na temat mojej gestykulacji jest mnóstwo komentarzy, od bardzo pozytywnych, takich, które piszą, nawet dzisiaj mi jeden pan w wiadomości prywatnej napisał, że ogląda mój kanał ze względu na tę gestykulację, po takie, które bardzo negatywnie wypowiadają się na temat mojej gestykulacji i niektóre osoby mówią, że już nie będą mnie więcej oglądać, dlatego że ja za bardzo macham tymi rękami. No więc chciałam wyjaśnić, że moja gestykulacja nie jest w ogóle wyuczona, sztuczna, ani nikt mi nie pokazywał, jak to robić, ani jakaś przemyślana, wręcz przeciwnie, jest bardzo spontaniczna, autentyczna i naturalna, bo ja tak po prostu macham tymi rękami, jak coś opowiadam i tak na żywo też robię. I kurczę, no wiem, że niektórym osobom to przeszkadza, natomiast to jest jestem w pełni naturalna, jak macham tymi rękami i wierzcie mi, że nie miałabym takiej umiejętności, żeby jeszcze myśleć, jak nimi ruszać, kiedy mówię, bo nie mam takiej podzielności uwagi, one po prostu same tak naturalnie nimi ruszam i taką mam ekspresję dość dużą. Ja też tańczyłam przez wiele lat, co Wam kiedyś opowiem, jak będzie Was to interesowało, więc mam dużą taką ekspresję przez ruch, przez ciało, więc tak no dużo czasem gestykuluję. Piąte pytanie dotyczące stylizacji. Asia Walczak pisze: droga Zosiu, proszę o pomoc. Za jakiś czas wybieram się na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do korporacji. Zastanawiam się teraz nad wyborem ubrań. Czy myślisz, że garnitur tego typu, i tu Wam pokażę zdjęcie, spodnie są w identycznym kolorze, biała koszula jest ok. Mierzyłam to już, leży dobrze. Mam jednak wątpliwości co do koloru. To dość żywy odcień. Co myślisz? Pozdrawiam. Bardzo dobre pytanie, Asiu. Ja, tak jak kiedyś mówiłam w jednym z moich odcinków, pracowałam w korporacji też jako menadżer zespołu sprzedażowego, więc jednym z moich zadań było też rekrutowanie na tym ostatnim etapie do swojego zespołu, więc przeprowadziłam sporo tych rozmów kwalifikacyjnych. Jeżeli wybieracie się na rozmowę kwalifikacyjną, to bardzo istotne jest to, aby zorientować się, w jakim stylu, czy panuje jakiś dress code w firmie, do której się wybieracie. Według mnie zawsze lepiej się ubrać bardziej elegancko i formalnie niż mniej. Natomiast czasami w niektórych firmach, i to znam wiele takich firm wśród moich znajomych, w tych korporacjach, w których ja pracowałam, że w ogóle nie liczył się dress code, że tak naprawdę ludzie chodzili bardzo na luzie i też na rozmowie kwalifikacyjnej nie wymagało się jakiegoś bardzo ścisłego dress code'u, a więc białej koszuli i czarnej spódnicy, czy granatowej spódnicy, czy granatowego garnituru i białej koszuli. Właściwie nie miało to jakiegoś bardzo dużego, właściwie nie miało to znaczenia na to, czy kogoś przyjmiemy, czy nie. Dużo bardziej liczyły się kompetencje i umiejętności, doświadczenie. Co oczywiście nie znaczy, że nie należy się przykładać do rozmowy kwalifikacyjnej, bo myślę, że jak najbardziej warto, bo to też Wam przede wszystkim pomoże, bo Wy się będziecie lepiej czuły na takich momentach, a są to często ważne momenty w naszym życiu. Bo to, gdzie pracujemy, ma duże znaczenie i wpływ na to, jakimi osobami jesteśmy, jakie mamy życie i tak dalej. Odpowiadając na pytanie Asi, to przede wszystkim trzeba się zorientować, jak się ubierają w danej firmie. Czyli jeżeli w tej firmie, do której Asia aplikuje, nie obowiązuje ścisły dress code, ludzie ubierają się na luzie, tak jak mówię, mogą w jeansach i w t-shircie przyjść i to jest ok, to założenie takiego koloru garnituru i białej koszuli, a więc w takim intensywnym niebieskim odcieniu, według mnie nie jest błędem, dlatego że sam garnitur już sprawia, że wyglądamy elegancko, biała koszula, kołnierz, więc to też jak najbardziej będzie się prezentować tak ładnie, z klasą. Natomiast w sytuacji, jeżeli Asia wybierałaby się na rozmowę kwalifikacyjną do firmy na przykład jakiejś finansowej, bankowej albo na jakieś wyższe stanowisko takie, gdzie by miała kontakt z klientami, to bym się tutaj już zastanowiła. Jednak ja bym nie ryzykowała i wolała pójść w taką klasykę, czyli ciemny granat, ciemny grafit, ewentualnie w lecie jakiś szary, beżowy kolor, biała koszula bądź błękitna koszula. Raczej unikamy wzorów, jeśli już, to bardzo drobne, delikatne. Wiecie, nie ma co w takich sytuacjach ryzykować. Mówię, z mojego doświadczenia i też tak jak rozmawiałam też z innymi ludźmi, którzy byli menadżerami w firmach, to najważniejsze są kompetencje, umiejętności, doświadczenie, a ten ubiór jest takim dodatkiem, który może nam pomóc, warto do niego przyłożyć uwagę i lepiej w takich sytuacjach według mnie nie ryzykować, szczególnie jeżeli w firmie panuje ścisły dress code. A jeśli nie, no to myślę, że założenie w takim kolorze garnituru jest jak najbardziej ok. Wiem, że się trochę rozgadałam, nie mam pojęcia, ile ten filmik wyszedł, ale mam jeszcze jedno pytanie, więc odpowiem na nie. Kamila Jagoda pisze: mam pytanie o top.
Otóż mam zawsze problem z takimi białymi topami na ramionczkach. Po pierwsze, zazwyczaj prześwituje bielizna, po drugie, ciężko mi znaleźć taki, spod którego ramionczka, a nawet boki stanika nie będą chamsko wystawać. Bardzo bezpośrednio to napisała. Jak sobie z tym poradzić? Jakieś sprawdzone metody sklepy? Dziewczyny, które posiadają mały biust, tak jak ja, czasem to może być mankament, ale czasem to może być plus. Na przykład w takich stylizacjach, kiedy macie ramionczka odsłonięte, bardzo dobrze sprawdzi się stanik typu bardotka, który polecam posiadać, bo właśnie jeśli macie odsłonięte ramiona, bez problemu założycie taki stanik. Teraz są te bardotki często na takich, mają dodatkowe takie silikonowe obwódki, dzięki temu on się jeszcze lepiej trzyma. W związku z czym w takiej sytuacji według mnie najlepiej zakładać. Ja Wam pokażę też na tej jednej stylizacji, którą już pokazywałam zresztą, ale przybliżę Wam o co mi chodzi, czyli że na bluzkach macie na przykład, jeśli macie ramionczka odsłonięte, to wtedy ten stanik w ogóle nie wystaje i to bardzo fajnie według mnie wygląda. Dużo większe wyzwanie mają kobiety, które mają większy biust. Tutaj przy bardzo dużym biuście może to się nawet okazać niemożliwe. W takiej sytuacji należy wybierać po prostu top, który mamy na szerszych ramionczkach, tak aby te ramionczka się schowały. Są też takie staniki, które są przyklejane. Ja taki testowałam, aczkolwiek to też trzeba mieć mały biust, żeby to jakoś, że tak powiem, założyć, żeby to się trzymało przez jakiś czas. Ale ja go testowałam, już kilka razy miałam na sobie i naprawdę nie odklejał się. Nie pamiętam, z jakiej mam firmy, także tego Wam niestety nie jestem w stanie polecić konkretnej firmy, ale też no, jest to jakieś rozwiązanie, tylko no, raczej w upały bym tego nie zakładała. No wiecie, są też znane osoby, które w ogóle noszą, w ogóle nie noszą na przykład stanika, ale wtedy no, pytanie pozostaje, czy ten biust jest do końca prawdziwy, że tak się ładnie układa i trzyma. No to takim żarcikiem zakończymy ten filmik. Dziewczyny, zostawcie w komentarzach to, co Was interesuje. Ja ten kanał tworzę dla Was. Chcę, aby kobiety, które mnie oglądają, miały coraz lepszy styl, lepiej się ubierały, nie miały wątpliwości, nie wydawały pieniędzy w błoto na ubrania, które nie są fajne, nie są stylowe, nie wyglądają w nich, więc koniecznie dzielcie się ze mną w komentarzach, czego potrzebujecie i na tej podstawie będę publikować i tworzyć kolejne odcinki. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.